Przełom sprawie. Śmierci de Vriesa. Media o udziale drugiego Polaka Holandia. Nowe informacje o sprawie. Zabójstwa dziennikarza Pitera de Vriesa. W sprawie zabójstwa holenderskiego dziennikarza śledczego Pitera R. de Vriesa pojawił się nowy świadek. Jego zeznania najpewniej doprowadzą do odroczenia wydania wyroku i ponownego otwarcia śledztwa, podaje portal RTL News, Powołując się na źródła. Portal informuje, że za zabicie De Vriesa oskarżeni Holender Delano G. i Polak Kamile. Mieli otrzymać 150 tysięcy. Euro. Ta zbrodnia wstrząsnęła Holandią. 6 lipca De Vries, popularny reporter śledczy, został postrzelony po opuszczeniu studia telewizyjnego RTL-4 w Amsterdamie. Zmarł kilka dni później w szpitalu. Przed sądem w Amsterdamie trwa obecnie proces podejrzanych o dokonanie zbrodni. Jednym z oskarżonych jest Kamile, który prowadził samochód podczas jazdy z miejsca zamachu. Drugim podejrzanym jest 22-letni Delano Gie, który miał pociągnąć za spust. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami sąd w Amsterdamie ma wydać wyrok w najbliższy czwartek 14 lipca. Prokuratura żąda dla obu oskarżonych dożywotniej kary więzienia. Wszystko wskazuje jednak na to, że wyrok nie zostanie wydany we wskazanym terminie, a śledztwo zostanie ponownie otwarte. W poniedziałek prokuratura przekazała mediom, że zna już tożsamość zleceniodawcy zabójstwa. Z ustaleń śledczych wynika, że jest nim obywatel polski Christianem. Podejrzewany także o usiłowanie zabójstwa innego Holendra w październiku 2021 rok. Zabójstwo de Vriesa Pojawił się nowy świadek dodatkowo, jak ujawnił portal RTL News, pojawił się nowy świadek, który przekazał prokuraturze dodatkowe informacje związane ze sprawą. Miał on przekazać m.in. że zabójcom zaoferowano 150 tysięcy. euro za zabicie de Vriesa, a przygotowania do zbrodni trwały od maja 2021 roku. Jeśli za nim robili mu zdjęcia, czekali na dogodny moment, aby go zabić, portal relacjonuje zeznania świadka 5089, jak jest określany w dokumentach prokuratury. Jego zeznania rzucają także inne światło na rolę Delanogie. W zabójstwie. Jak informował prokuraturę, pierwotnie to Kamile. Miał zastrzelić dziennikarza, jednak ostatecznie postanowił on znaleźć kogoś innego do pociągnięcia za spust. Tą osobą był właśnie G. Był popularnym reporterem Peter. R. De Vries był powszechnie znany ze swoich bezkompromisowych reportaży opisujących holenderski świat przestępczy. Był popularnym reporterem, często komentował w mediach głośne procesy kryminalne. Dziennikarz wspierał rodziny zabitych lub zaginionych dzieci, działał przeciwko niesprawiedliwości i był solą wokół holenderskich gangsterów.